Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Mateusz, na ile minut ty się czujesz? Bo w pierwszym meczu dostałeś od 78, teraz chyba od 70. A ty jak czujesz, że ile minut kondycyjnie, tak fizycznie, na ile jesteś gotowy? Ciężko mi powiedzieć, na ile minut jestem gotowy. Ale myślę, jakby mnie trener wystawił, nie wiem, w 30 czy 40 minucie, czy 20, czy nawet od pierwszej minuty, to byłbym gotowy. Po prostu ile fabryka dała, najwyżej byś o zmianę poprosił. Najwyżej tak by było, tak. Czego się spodziewacie, Mateusz, po tej Wiśle Płock? No bo może wcale nie być tak, że ta Wisła się otworzy i będzie próbowała atakować, bądź ma trochę lepszą sytuację wyjściową niż Śląsk. I myślicie, że to raczej wy będziecie musieli od początku napierać, czy też... Tak, będziemy chcieli od początku dać mocny akcent, że my chcemy wygrać ten mecz. Będziemy atakowali przez pierwszą połowę, jak i drugą i będziemy chcieli na pewno strzelić bramkę, bo Wisła ma troszeczkę więcej punktów od nas. I myślę, że im remis by wystarczał i by byli zadowoleni z tego wyniku, a nam nie. I będziemy musieli wszystko zrobić, żeby wygrać ten mecz, żeby przeskoczyć Wisłę w tabeli i żeby nasza sytuacja się trochę poprawiła. Jakie są twoje najmocniejsze strony tej Wisły? Ciężko mi powiedzieć, bo ja się nie skupiam na drużynie Wisły i tak bardzo nie znam poszczególnych zawodników Wisły. Wiem, że na pewno mocną stroną Wisły jest Dominik Furman. To właśnie jak ty się czujesz, bo jest wysoce prawdopodobne, że tam się trochę w końcówce, a może i nie tylko w końcówce, się trochę tam spotkacie w środku pola. A ty jesteś taki raczej fizyczny kolidowarki, bym powiedział. No chyba... Będzie na tobie odpowiedzialny, żeby go tam gdzieś spacyfikować. Myślę, że tak, jak będzie taka sytuacja, to na pewno nogi nie odłożę, a wręcz przeciwnie, będę chciał wygrać taki pojedynek. I... Mateusz, a jak to było z tym powrotem do gry? Jak trener powiedział, że jesteś w kadrze, że jest szansa zagrać po tej kontuzji. Co sobie pomyślałeś, że no to kurczę jest... Powiedziałeś, że jesteś gotowy, że... Tak, czy jak to wyglądało? Czy pomyślałeś, no to już chyba zwariowali, albo... Nie, cieszyłem się, jak trener powiedział, że jadę na mecz. Na pewno chciałem zagrać, wrócić po kontuzji jak najszybciej i bardzo się cieszę, że trener podjął taką decyzję i tak szybko mnie wpuścił, dał mi zagrać z Wisłą, bo na pewno to mi pomogło w tym, w tej kontuzji, że szybciej tak jakby starał się zapomnieć o nim. Mateusz, a co ty sobie pomyślałeś, jak meza była, poszła łąkotka i to jest, że tak powiem, krojenia? Taka pierwsza myśl, zanim jeszcze tam znałeś jakby ciężkość, stopień ciężkości tej kontuzji, że o cholera pozamiatane? Nie, myślę, że ten stopień tej kontuzji to nie był jakiś taki ciężki stopień. Myślę, że ta kontuzja nie należy do jakichś bardzo ciężkich kontuzji, tylko do jakichś średnich, no bo wiadomo, wróciłem tam po miesiącu czasu. A można było jeszcze troszeczkę szybciej wrócić, gdybym miał zabieg od razu po meczu zrobiony, to tydzień, myślę, że tydzień wcześniej bym wrócił, ale tak, myślę, że dobrze przeszedłem ten okres tej kontuzji. Od razu wiedziałeś, że to łokotka, bo tak nie do końca chyba było wiadomo, co tam... Tak, nie do końca było wiadomo, ale ja wiedziałem, byłem... raczej pewny, że to tylko łąkotka, bo czułem właśnie takie coś, jak mi coś zablokowało kolano, a nic takiego więcej się tam nie stało, że mi coś przeskoczyło, czy gdzieś uciekło to kolano. Zdaje się, że w ogóle wracałeś nawet do domu w pozycji jakiejś takiej dziwnej, bo ty nie mogłeś chyba pełnego wyprostu uzyskać. Tak. Przez pierwsze chyba 4 dni nie mogłem wyprostować nogi, ale już później po 4 czy 5 dniu się ta noga troszeczkę odblokowała i już miałem większy zakres. Tak plastycznie zapytam, to jak ty wracałeś, nie wiem, jak to tak na siedzeniu miałeś, bo jakoś próbowałem to sobie zwizualizować, jak to mogło wyglądać. Nie, mam akurat samochód w automacie, to akurat dało radę jechać. A też powiedz, bo tak rozmawiam o tych meczach Ligi Mistrzów, a wiem, że to trochę karkołomne porównanie, ale to jest też jakaś dla was inspiracja, odrabianie takich strat i taka walka, zarówno w pierwszym rewanżu, no i w drugim. Sytuacja była taka, że drużyna musiała odrobić straty, które się wydawały nie do odrobienia. Wy może nie jesteście w aż tak trudnej sytuacji, no bo macie 3 mecze, wszystko zależy od was. No ale jest to dla was jakaś inspiracja do takiej walki do końca? Tak, na pewno jest. Na pewno nie możemy się poddawać, bo te drużyny się nie poddały, bo
Wiemy, jak w pierwszym meczu wypadły, miały dużą stratę, tak jak wczoraj na przykład mecz. I to ten Ham się nie poddał, no i wygrał ten mecz i awansował do finału. Tak samo my nie możemy się poddawać, musimy być jednością przez cały mecz, przez całe 90 minut i na pewno będzie dobrze. Mateusz, czy ty, zapytam tak, czy ty potrafisz z pamięci odtworzyć w ogóle terminarz wszystkich zespołów do tabeli do końca, czy raczej jesteś w tych na zasadzie do cholery, róbmy swoje? No ja potrafię, ale tylko swój. Okej. Okay.